Moje filmy zazwyczaj wyglądają tak. Dzisiaj zagramy w Tower Defense w League of Legends. Tak, ostatnia osoba pozostająca w grze dostanie 500 zł. Albo tak, w pierwszej grze za każdą śmierć będziemy musieli sprzedać jeden przedmiot. Ale co się stanie, jeśli uczestnicy odcinka nie będą znali jego zasad? Zebrałem 9 widzów, którzy nie mają pojęcia, w jakim konkursie biorą udział. Każdy z nich ma jednak opiekuna, który zna zasady zabawy. Opiekunowie mogą porozmawiać się z graczami trzema słowami. Tak, nie i blisko. Ja nie wiem, o co chodzi. Oto jaką informację dostali opiekunowie przed pierwszą rundą. Dzisiaj zagramy w League of Legends, ale gra skończy się, kiedy gracze uderzą. Tak, ocenzurowałem treść zadania, żebyście wy również mogli zgadywać. Powodzenia. Czy to jest coś z CS-ami? Nie. Czy to jest coś z killami? Nie. Czy to jest związane z damage'em turetów? Tak. Wziąć plate'a z tureta? Blisko. Czy to jest pierwsze uderzenie tureta? Tak. Pierwsze uderzenie? To tyle? Tak, w pierwszym zadaniu chodziło o to, żeby uderzyć wieżę. Raz. Skredek! Kurwa, co robi dzik? Ja podpowiem, że już dwie osoby od was wykonały to zadanie. A, dobra, Towera mam uderzyć, chyba. Tak! Ty! Uderzy? Uderzyła. Dobra. Jest, mato. Na tym etapie wszyscy gracze z mojej drużyny wykonali zadanie. Ale był jeszcze drugi team. Mam ukraść farmę cały czas? Tak. Mam mu tureta rozpierdolić? Tak! A oni na tym boczy jeszcze nie wiedzą! Oni tu cały czas, kurwa, patrzcie, turet ma 5000 zdrowia! Ale im sabotujesz, że ty to bronisz jeszcze. Dobra, ja już nic nie robię, zdejmuję ręce z klawiatury. ADC King pierwszy! Dobrze, proszę państwa, w tej rundzie musimy się pożegnać z osobą, która jako ostatnia uderzyła turec. A była to Soraka? Nie! Midas i DJ Leaks niestety odpadają. Nie domyśleliście się, tak? Pierwsze pytanie to było, czy lubi Jerze? Lubisz Jerze? Tak! Proszę państwa, za moment wracamy do zmagań naszych graczy, ale najpierw kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli STS. STS to jest legalny polski bookmacher z najlepszymi bonusami na rynku. Jeżeli śledzicie eSportola, to wiecie, że skończyła się faza grupowa tegorocznych Worldsów i z zachodnich drużyn będzie w nim grało tylko i wyłącznie Rogue. Nie G2, Papa Marcin. Ale nadal Polak jest w turnieju. Trimby Support Rogue jest Polakiem. Także chyba musimy mu kibicować. I to jest idealna okazja, żeby zarejestrować się w STS z kodem HODO i dostać jeden zakład bez ryzyka do 100 zł, bonusy do pierwszych trzech waszych wpłat aż do 1500 zł i dodatkowe 60 zł za wykonywanie zadań. Poza walką o przetrwanie Rogue, na Worldsach czeka nas jeszcze m.in. starcie T1 RNG czy Damwon Genji. Zapowiadają się super mecze, które dodatkowo będzie lepiej oglądać, jeżeli będziecie mogli na tym coś zarobić. Więcej informacji o promocjach macie na stronie sts.pl, link do rejestracji jest w opisie. Pamiętajcie o kodzie HODO, no i o tym, że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. To wszystko. Wracamy do odcinka. W drugiej rundzie gracze dostali nowe zadanie. Oczywiście tylko opiekunowie znali jego treść. Blisko! Czy tu chodzi o Golda? Nie. Ty trzeba się zabić? Blisko! Czy mam się wywalić? Blisko! A modlę się killa? Tak! Wieszek leży, intuje. Dobra, już tylu popadało. Co? Ale prioritize! Co tu się dzieje? Tym razem to przeciwna drużyna jako pierwsza odkryła treść zadania. Także na końcu rundy w grze zostało dwóch graczy z mojego teamu. Czyli losownik albo priorytajs. To jest was odpadnie. Możecie ich przekupiać, nie, jak chcecie. Pisać do nich. Proszę, kocham cię. Nie. Musicie im flashnąć pod spela czy coś, wiecie. Kurde. Ja mogę iść na negocjacje do góry? Tak, możesz iść, no. ADC Kingu, czemu tak zrobiłeś, że mój widz ci tutaj ładnie się pyta, czy tradujecie sobie wygraną, a ty go teraz nie chcesz uderzyć? Bo nie ufam. Giga niemiłe z twojej strony. Bezuła, ty nie chcesz to załatwić coś dla swojego gracza? Co, gardzi gracze, what the fuck? Od kogo jest ten Nunu? Moja jest Zaja. O, super. No i dobra, losownik odpada. Bezu w krytycznej sytuacji opuścił swojego gracza, nie poszedł na negocjacje. Na negocjacje poszedł Arkoan i wywalczył śmierć dla swojego gracza. W trzeciej rundzie gracze miały czekać najtrudniejsze do zgadnięcia zadanie. Trzeba się wywalić? Nie. Coś z towerami? Nie. CS-y? Nie. Trzeba iść do dżungli? Nie. To jest związane z przeciwnikiem? Nie. Wygrać mecz? Nie. To jest levelem? Nie. Zabić jakiegoś kampa w dżungli? Nie. Mam se po prostu tutaj stać? Nie. O. Mamy im zabrać tego Reda? Nie. Podczas gdy obie drużyny zadawały pytania, Timo zakradł się do wrogiej dżungli i ukradł przeciwnikom Reda. Podjebałeś mu Reda? Lol. Chwilę potem dostał informację, że wykonał zadanie. Dobra, Timo i ciawka. Co? Timo już wykonał zadanie. Robić kampa? Nie. Podjebać kampa? Nie. Kur... W sensie nie kup. Recallnąć. Nie. Kurwa, nie wiem, totalnie. Myślcie. I co to kurwa Timo mógł zrobić? Zrobił Reda. To tyle. Idę robić Reda, kurwa. Pingować? Blisko. Mamy zadawać im obrażenia? Nie. Ty z kurwa łysy nie prowokuje.
Po kilkudziesięciu próbach w mojej drużynie w końcu padło właściwe pytanie. Napisać na czacie? Tak! Jest! Dobra, łatwo. Dumny jestem. Czyli co, moja drużyna w pełni jest bezpieczna, zobaczymy co u nich. Przyszedłem tutaj dopytać, czy ktoś jeszcze jest w challenge'u? Wszyscy. Jak podpowiem, że moja drużyna już wykonała cała challenge. Ja pierdolę. Mamy dać się zegzekutować? Nie! Nie wiem, mam go bić? Nie! Mam tak grać, jak gram teraz? Opiekunowie próbowali nakierować graczy na czat, kiedy tylko ten pojawiał się na ekranie. Blisko, 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 blisko! Ja też próbowałem im pomóc, pytając jakieś randomowe rzeczy na czacie. Blisko! Tu? Nie. W końcu Żbik wpadł na właściwy trop. Żbik AFK. Ale to nie pomogło reszcie drużyny. To ja myślałem, że to wy jesteście tym mądrzejszym teamem. Szao, mów mi blisko albo cokolwiek, proszę. Pomyślcie sobie, co zrobił w tej grze Żbik, czego wy nie zrobiliście. Nic, kurwa. Blisko, blisko! Kane AFK. Let's fucking go! Dobra, DC King AFK, przechodzisz dalej i niestety Wiesiek jako ostatni nie napisał nic na czacie! Co? No już ciężkie było, jak my byliśmy blisko za każdym razem, jak się czat pokazywał. Gorszego trenera w życiu nie miałem! Dobra, proszę państwa, no poprzednia runda nie należała do łatwych. Ta myślę, że może być łatwiejsza, bo przez przypadek może się udać to wykonać. Bo w czwartej rundzie zadaniem graczy jest... Pamać. Trzeba iść na jakąś część mapy? Tak. Dragon Pita miałem wejść. Nie. Czy idę w dobrą stronę? Tak, tak, tak. Idę teraz dobrze? Tak. Idę teraz dobrze? Tak. Idę prosto? Nie. Coś z farmą? Tak. Mamy stać krzaków przez jakiś czas. Tak. Kiedy na liniach pojawiły się pierwsze fale z kanonami, opiekunowie zaczęli panikować. Nie. Dobra, priorytize i szmola FK. Nie. Tak? O. Tak. Pewnie już się domyślacie, co było zadaniem graczy. Tak jest, było to zmisowanie kanona. Mam zostawić tego wave'a taki, jak jest? Tak. Na tym etapie o przetrwanie walczyli już tylko i wyłącznie z Gredek i Arche. Obaj mieli kanony pod wieżą. Obaj nie wiedzieli, jakie jest wyzwanie. A DC King jako ostatni zmisował kanona w tej grze. I niestety to on i Julka pożegnają się z naszą rozgrywką. By the way, zapraszam do opisu, tam są linki do streamów osób dzisiejszego odcinka. Wśród nich Arche. Proszę państwa, coraz bliżej ścisłego finału. W tej rundzie zadaniem graczy jest zdobycie... Coś z levelem? Nie. To jest z minionami? Nie. Iść na jakąś część mapy? Tak, blisko. Tak, blisko jak ja. Red? Tak. Zrobić reda? Tak. Mieć buffa? Tak. Iść na blue i jakoś się podzielimy. Ja tego nie zrobię. Nie, ale spokojnie, przecież oni nie wiedzą o tym, że trzeba mieć buffa. Oni chyba wiedzą, bo Żbik robi blue. Czy będzie steal? Zabij Żbika, ej, to jest dobry pomysł. Tak jest i możesz to pojebać teraz. Z Gredek ma buffa? Small ma buffa i Prioritize ma buffa! Git! Idę do nich. Czy ktoś już wykonał zadanie? Nie. Dwaj ostatni gracze postanowili walczyć o ten sam buff. Florek i Żbik. Ktoś z was odpadnie. Kurwa mać. Czyli w takim razie żegnamy się w tej rundzie z Szao i z Florkiem. W szóstej rundzie wyjawię wam, jaki był cel graczy, żebyście wiedzieli, na co patrzycie. Zadaniem graczy jest zrobienie multikilla. Z plusów wy będziecie w tej grze i będziecie trochę mogli pomóc. Wygraj gry. Nie. Przegraj gry. Nie. Wyjeb się. Nie. Itemy. Nie. Gracze. Nie. Jakikolwiek ileś tam killi. W sensie, wiesz, double. Tak! Kurwa. Najgorsze się trafiło. To ja nie gram postacią do tego. Idę se farmić, trzymajcie się. O kurde, jajo zużyte. Kto zdobędzie jajo? Dobra, Olaf! Co? Ale żeś to zrobił! Żbik jako pierwszy zdobył double killa. Jako, że był już bezpieczny, postanowił trollować pozostałych uczestników. A mogę im kraść fragi? Jeżeli chcesz być kutasem, to tak, ale wiesz. Dobra, siemaneczko. Siemaneczko. Czy wy już wiecie, jakie jest zadanie? Tak! Tak, chodź pod wieżę, chodź pod wieżę! No kurk! Gram z Gredkami na topie, solo gra! Idę się zapytać, co mu chodzi po głowie, bo to jest niesamowite. Hello, mordzie. Jak tam, czy już udało się wam odgadnąć, o co chodzi? Jakby to powiedzieć. W farmie. Mam nadzieję, że o co chodzi. Nie. Powiem ci, że Olaf już wykonał zadanie. Tu problemy z komunikacją są, bo on 3 kile zrobił, więc się zastanawiam, czy on nie tryharduje z goldem, ale to z killami. Coś? Tak? Ale ty tak jest bardziej blisko, czy takie tak, że tak? No, blisko? Oj, widzisz, komunikacja idzie nam super. Kolejne dwa double kile nastąpiły bardzo szybko. LOL! Nie gadaj, to mu się uda! Dobra. Dobra. O. Proszę państwa, czyli w tej rundzie żegnamy się z Sagą, niestety, i jego zawodnikiem. One przychodzą, odchodzą stale. Ty wiesz, że ja zostaję. A na czym w końcu to zadanie polegało? W
siódmej rundzie opiekunowie odzyskują głos. Mogą mówić co chcą. Zadaniem graczy jest wykonanie egzekucji. Natomiast problem polega na tym, że przeciwna drużyna będzie w tym im aktywnie przeszkadzać. Hałat postanowił zostać szefem drużyny przeszkadzającej. Zobaczcie, jak mu poszło. Insta jedna osoba typek na topa, jedna na bota, jedna na, i dwie na mida. I potem ci z mida rozchodzą się na lewo i prawo i będą pilnować dżungli. W sumie jak im wsiądziemy na wyjściach od ich bazy, to którym do nich pójdą? Buty i predator. Ja nie wierzę to, że ja słucham rad Hawata, ale let's go. Ja myślę, jakby ci wiedział, kurwa, czasami. Mam lilię. Dobra, to nie ją inspirowałeś. No, szybko. Igor? No nie, żbik też? Nie skupiłem się, kurwa. Ja pierdolę, koniec rundy. No to dobra taktyka, panowie, dobra taktyka. W tym mało dramatycznym półfinale odpadła Puri i Zgredek. O Boże. To ostatni raz, kiedy go tu widzicie. W wielkim finale staną naprzeciwko siebie Żbik i Prioritize. Ich opiekunowie usiądą im na mordach, bo zagrają Yumi. Wygra osoba, która jako pierwsza wykona wszystkie z zadań z poprzednich rund, a na koniec zniszczy Nexus przeciwnika. Tak więc gracze mieli do zrobienia: uderzenie wieży, oddanie killa, napisanie na czacie, zmisowanie kanona, zrobienie multikilla, zdobycie buffa, zrobienie egzekucji, a na koniec zniszczenie wrogiego Nexusa. To z was szuka nowego przyjaciela i umie dobrze drapać pod brudką. Ty, oni egzekucję już robią! Tepną, nie zdążysz. Dobra. Dobrze, obie egzekucje wykonane i napisanie na czacie również. Ty, on już zrobił buffa, a wy chyba mu oddali, ej. Idziemy. Chyba możesz się dołączyć? Nie, bo mam 1 HP. Ale Szmolo Possum też ma 1 HP. Możecie tam zrobić tego double killa. Let's go. Dawaj Zoemu shielda. Ja pierdolę. Dobra, nic nie szkodzi. Ej, chcesz tam pomocy na tym topie, bo ty go czasem nie zabijaj, nie? Tak, on jest cały czas na low. Czekaj, co, zabiłeś go? No tak, już szedł mi pod turetę, nie miałem... A la la... Jeżeli, Paweł, wygrasz, to z tobą spotkam IRL. Przysięgam na Emilię. Co będzie robione na tym spotkaniu? Zobaczymy się, pójdziemy gdzieś sobie zjeść. Co potem? Netflix, chill? Oh yeah, boy! No i spotkanie się odbyło, ale czy Arkoan wygrał? Zobaczcie. O, dobra, zabijemy. Żeby Yumi nie ukradł. Dobra, farm się, bo to rozbija się o to, kto grę wygra tak naprawdę. Czekaj, multikill był? Ja przeoczyłem, czyli oni tylko muszą jeszcze wygrać grę. Buffy, i zrobienie multikilla i Nexus. Czekajcie na moje paczki i wam oddam te kille i będzie zajebiście. Kurwa, nie wziąłem paczek. Miałeś jedno zadanie. Ty, jedziemy z k***ą. Jedziemy z k***ą. Albo i nie? Nie, no my tak tą rewankę będziemy tego atakować tyle razy, że ona później będzie papierowa. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest saga i on w ogóle intuje specjalnie, nie? Tak mi się wydaje. To jest double kill, multikill, dobra, zajebiście. Wykonanie większości zadań okazało się stosunkowo proste dla obu graczy. Ale stało przed nimi jeszcze jedno najtrudniejsze wyzwanie. Teraz tylko kto wygra ten mecz, ten wygrywa cały challenge. Ale idą, jesteś na plecach, macie. Przeżyjecie? Upa coś tam iść? My potrzebujemy. Dobra, dawaj ten te. Nie, dało. Dobrze, że nie było questa na pętlę. Nic ty tam nie ugrać, pętlę. Jezus Maria, jak pluje ich! Tutaj pętule robimy. O, let's go! Ja tankuję. Let's go! Stop, to jest dominacja genetyczna. Tak zniszczeni zostali. Finał wygrał Prioritize, który dostał za to porcelanowego Ezreala. Jeśli podobał ci się ten film, to kliknij w ten, w którym 9 czempionów walczy o tytuł najlepszej postaci w League of Legends.